Rozczarowania. Wiele smutnych rozczarowań. Sporo ich było ostatnio. Ale chyba, żeby ich uniknąć, wystarczy jedynie odrzucić myślenie schematami. Często bowiem jest tak, że zakładamy coś z góry, albo ewentualnie oceniamy przez różne pryzmaty, a później finalnie tak okazuje się, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Dlatego w dzisiejszym materiale wystąpią dwa zestawy, niby całkowicie odmienne od siebie, ale przeznaczone w gruncie rzeczy do tego samego, czyli do dostarczania rozrywki. Za to waszym zadaniem będzie ocenić, który zestaw ma więcej sensu, no i przede wszystkim, który się wam bardziej podoba. Jest to o tyle ważne, bo ta maszyna, która wygra w ankiecie, która swoją drogą czeka już na was w karcie społeczności, ta pozostanie na moim stanowisku i będzie dalej rozwijana, ulepszona lub ewentualnie modyfikowana, a wszystko po to, aby osiągnąć najlepszą możliwą wydajność, kulturę pracy i właściwie wszystko po trochu na moim nowym stanowisku, które będzie mi służyło finalnie prawdopodobnie, no nie tylko do relaksu, ale być może i do uruchomienia możliwości streamów gamingowych też z myślą poniekąd o was. I przy okazji nie zapomnijcie też pod tym filmem w komentarzu pozostawić propozycji nazwy, imienia dla tego drugiego nowego komputera, który zobaczycie w tym odcinku, tego z RTX-em, bo ten pierwszy z GTX-em już ma swoje imię, zostało ono wybrane przeze mnie spośród waszych propozycji, które umieściliście na moim fanpage'u, więc tym razem akurat proszę was o komentarz tutaj pod tym materiałem, ale też będę bardzo wam wdzięczny za jakieś ochrzczenie tej nowej drugiej jednostki, bo kto wie, być może wygra, a jeżeli wygra, no to musi jakieś imię mieć. A teraz koniec ogłoszeń parafialnych, przejdźmy do omówienia kandydatów do zajęcia miejsca na stanowisku gamingowym, które planuję tworzyć w takiej miniserii wraz z wami i oczywiście je później też ulepszać. I być może jestem sentymentalny, żeby nie powiedzieć nostalgiczny, ale chyba w jakimś sensie utknąłem w tym 2010? Albo w Nuketown. Bo to właściwie chyba obecnie jedna mapa, na której mogę grać bez końca i właściwie mi się w ogóle nie nudzi, a zakochałem się w niej już jakieś 10 lat temu. I właśnie na bazie tej mapy zrobimy sobie dzisiaj porównanie obu PC-tów, no a ten, który będzie miał lepsze wyniki, z całą pewnością będzie miał większe szanse na wygraną. Pierwszy z komputerów to Mokry Sen gracza entuzjasty z roku pańskiego 2016. Drugi zaś, no cóż, ten jest dzieckiem paradoksu i przypadku, ale lubię go i co ważne ma całkiem spory potencjał. Zatem zacznijmy od początku. W moim głównym kompie, który został nazwany przez widzów Korsarzem Zenonem, znajduje się, no a jakże, Xeon E5-1660V3 podkręcony do 4 GHz. Wspiera go 64 GB pamięci operacyjnej w 8 kościach po 8 GB i są to moduły Corsair Vengeance Pro RGB. Pracują one na domyślnym profilu XMP 3200 MHz z timingami 16-18-18-38. Okazuje się, że skuteczne i stabilne podkręcenie 8 modułów pamięci, no nie jest tak proste jak nawet 4 czy 2 i żeby ustabilizować cały system trzeba się jednak troszeczkę natrudzić, no nie miałem tyle cierpliwości. Niemniej prędkość może nie szalona, ale wystarczająca. W roli motoru napędowego gier moje oczko w głowie, czyli GTX 1080 Titanium w wersji Founders. A tak, lubię Foundersy. I co mi zrobicie? Czy są głośne? Oczywiście, że są głośne. Czy są gorące? No pewnie, że są, jak jasna cholera są gorące. I tak je kocham. Całość dopełnia już dość archaiczna, ale jak dla mnie po prostu piękna płyta główna ASRock X99 Taichi, która wraz z pozostałymi komponentami zamontowana jest w białej obudowie Corsair IQ 465X RGB. Jej test znajdziecie w odcinku, do którego prowadzi karta w prawym górnym rogu ekranu. I wiecie, co jest smutne? Ano to, że najwydajniejsza karta do gier roku Anno Domini 2016 przegrywa obecnie z tym maleństwem od Zotaka. Fakt ten jest tym smutniejszy, że RTX 3060 Titanium to hipotetycznie karta ze średniej półki, która w teorii powinna kosztować tylko trochę więcej niż używany GTX 1080 Titanium. No ale przy obecnym poziomie cen to nawet nie ma co tego tematu ruszać. Tak czy inaczej 4 lata, a przepaść, więc no... Złożyłem drugi komputer.
Składa się on z przepotężnej. No żart przecież. Intel Core i3-10100F wspartej przez najnowsze, wyjątkowe moduły RAM z rodzinki Corsair w postaci Vengeance RGB Pro SL. Konkretnie są to 4 kości po 8 giga, co daje 32 GB pamięci operacyjnej taktowanej zegarem 3200 MHz i na CL-kach 16, 20, 20, 38 domyślnie. Zapytacie, a co takiego wyjątkowego w tych kościach? Ano tyle, że nie mają już 51 mm wysokości, a 44 to znacząco poprawia ich kompatybilność z systemami chłodzenia all-in-one chociażby, ponieważ można zamontować te kości bez obawy o kolizję z chłodnicą, która byłaby na przykład na topie obudowy. No i też przy okazji, jeżeli macie duże chłodzenie powietrzne, które się, że tak powiem, rozbestwia w obudowie na prawo i lewo, tak też jest większa szansa, że nie będzie ono już, czy w ogóle wadziło o właśnie wasze nowe kości RAM. No, ale żeby jednak wyrównać wydajność na starym oraz na nowym zestawie, bo mają delikatnie różne parametry, to jednak wyrównałem oczywiście zegary, jak i same CL-ki do poziomu 16, 18, 18, 38. Dalej mamy równie pięknego jak Taichi Asusa Z490A z dopiskiem Prime, a także wymienionego już wcześniej Zotaka RTX 3060 Titanium z pamięcią 8 GB GDDR6. Karta jest mała, cicha i względnie chłodna, no a przynajmniej ja nie narzekam, no bo średnia poniżej 80 stopni Celsjusza przy pracy w pionie to bardzo dobry wynik. Całość zasilana jest zbyt mocnym jak na tej specyfikacji, ale za to fantastycznym zasilaczem Corsair RM750X, który nie jest zamontowany do góry nogami, jak niektórzy myśleli widząc zdjęcie na karcie społeczności. Po prostu Corsair z jakiegoś powodu okleił go tak, że napisy są jakby do góry nogami. No co ja poradzę. Chłodzeniem CPU zajmuje się zestaw All-in-One z tej samej serii co w Corsairu Xenonie, czyli model IQ-H100i Elite Couple X, tu akurat białe i w wersji 240 mm, w Xenonie 360 i jest czarne. System postawiłem na kolejnej nowości od Corsair w postaci dysku MP600 Core. Zgodnie z deklaracjami producenta powinien on rozpędzać się do prędkości mniej więcej nawet 4700 MB na sekundę w odczycie, a także 1950 MB w zapisie. Pojemność to oczywiście terabajt. No i gwóźdź programu na koniec, czyli również już testowana przeze mnie piękność serii 5000, konkretnie obudowa Corsair 5000D Airflow z zwróconymi na front wentylatorami LL120 z takiego eleganckiego trójpaka. Kosztu budowy obu platform nie będę porównywał, bo nawet gdybym chciał, to nie mam jak, gdyż oba zestawy powstawały w zupełnie różnym czasie, w zupełnie różnych warunkach sytuacji rynkowej, więc nie ma tego nawet jak za bardzo zestawić. No a po drugie, ceny obecnych kart graficznych i ogólnie podzespołów też no nie urzekają, więc nawet gdybyście chcieli jakimś tam sobie powiedzmy sposobem odtworzyć taki zestaw, no to będzie to bardzo zaburzony obraz przez właśnie pryzmat cen i sytuacji rynkowej, którą mamy w chwili obecnej. Natomiast powiem tylko, że oba komputery są totalnie nieopłacalne i niewspółmiernie drogie do wydajności, którą prezentują, no bo w pierwszym wypadku mamy tam 64 GB pamięci operacyjnej z podświetleniem LED, która to już ta pamięć kosztowała praktycznie tyle, co dobry komputer biurowy. Zaś w drugim wypadku no sam RTX robi w tym momencie cenę jeszcze dobre jednostki do gier sprzed około pół roku, więc też sumarycznie kwoty tych komputerów są ogromne i na pewno nie opłacałoby się w chwili obecnej budować tego typu zestawów z dokładnie tych samych części. Niemniej ich lista jest w opisie tego filmu, tam są też koszyki, gdybyście chcieli z jakiegoś powodu odtworzyć te zestawy. Dość jednak o specyfikacji, teraz przyjrzyjmy się wydajności. Aby wyniki były w miarę porównywalne, ograłem cały mecz na jednym i drugim zestawie, no bo w środowisku multiplayer ciężko powtarzalne wyniki. Nie trzeba było jednak wiele czasu, aby wyciągnąć odpowiednie wnioski. No i co? Przepotężny kiedyś, ale jednak GTX 1080 Titanium w chwili obecnej ma spory problem, aby utrzymać się na poziomie dobrej wydajności bez cięcia detali w rozdzielczości wyższej niż Full HD, a konkretnie w 3440 na 1140 pikseli. Trochę to smutne, bo ta karta w sumie nawet nie jest taka stara, plus była najwydajniejszą ze swojej generacji te 4 lata temu. No i w chwili obecnej pokonuje ją, no prawie pokonuje, bo oczywiście jest płynnie, ale z cięciami. No gierka, która jednak nie jest jakimś, umówmy się, bożyszczem, jeżeli chodzi o poziom oprawy wizualnej. Trochę smuteczek.
Reasumując, 8 rdzeni, 16 wątków pracujących ze stałym zegarem 4 GHz w połączeniu z pamięcią RAM 64 GB 3200 MHz i GTX-em 1080 Titanium, to w Cold War na mapie Nuketown około 70 w porywach do 90 kilku klatek, ale przy dość radykalnym cięciu detali i w tym rezygnacji z odbić czy zaawansowanego antyaliasingu. I oczywiście płynność na poziomie ponad 60 klatek to jest nadal świetny wynik, tego nie kwestionuję, ale jednak żeby go osiągnąć trzeba troszeczkę się suwakami, ustawieniami pobawić. No i z drugiej strony to też nie jest granie już w pełnym odświeżaniu monitora, którym jest 100 Hz i którym byłoby granie w 100 klatkach. Zerknijmy więc na tercet Intel Core i3-10100F plus 32 GB RAM-u plus Zotac RTX 3060 Titanium. W zasadzie dopóki gramy bez DLSS, to wydajność pozostaje na dosyć podobnym poziomie jak na GTX 1080 Titanium, ale no właśnie, DLSS, cudowna, magiczna technologia, która sprawia, że za pomocą jednego suwaka, bez cięć detali, można uzyskać nawet 20-30 klatek więcej. Grając więc bez DLSS, framerate waha się pomiędzy 90 a 100 klatek, ale już z odpalonym deep learningiem średnia wzrasta do poziomu nawet 110, a do dyspozycji mamy jeszcze jeden poziom boostujący wydajność, który nazywa się ultrawydajność. Fakt faktem, odpalenie ultrawydajności to już naprawdę solidny zastrzyk mydła w nasze gałki oczne i ogólnie rozumiecie tego, co się dzieje na ekranie, ale z drugiej strony, miejscowo bo miejscowo, ale jednak widzieć 150 fpsów na takim monitorze, w takiej gierce, no to kurczę, w sumie całkiem cieszy, nie? Jakie zatem można wyciągnąć wnioski z tego szybkiego testu? Przede wszystkim starszy zestaw to zdecydowanie większy zapas mocy w procesorze oraz zasoby pamięci operacyjnej. Plus nie da się też ukryć, że możliwość dalszego upgrade'u do procesorów 12, 14, a nawet 18 rdzeniowych, co jest całkiem fajną perspektywą. Ale no właśnie, procesor ma on jednak jedną całkiem sporą wadę. Po prostu jest to jego wiek i to jest zarazem plus i minus, no bo z jednej strony niższa cena, z drugiej strony starsza technologia, więc dużo więcej generowanego ciepła, a no w zimie to jeszcze do powiedzmy przeżycia, ale w lecie to już może delikatnie boleć. No i też przede wszystkim po drugie przez to cierpiąca kultura pracy całego zestawu, tak, no bo więcej oddawanego ciepła przez procka, ale też nie tylko przez procka, bo też i przy okazji przez RAM, który przez swoje podświetlenie i ogólnie fakt bycia delikatnie podkręconym, no też potrafi wygenerować, jak się okazuje, całkiem spore ilości energii do atmosfery. No ale ostatecznie umówmy się, że 8-letni procesor, 8-rdzeniowy i 16-wątkowy, no nawet nie ma podjazdu i możliwości konkurencji z procesorem, który jest bądź co bądź najnowszej generacji procesorem i to procesorem 4-rdzeniowym. No ale właśnie, mimo wszystko nie da się odmówić mu, w sensie Xeonowi, jeszcze całkiem sporej żywotności. 8 lat, a tu w nowej gierce, jakby nie patrzeć, obciążenie na poziomie tylko 30-40%, może miejscami troszeczkę więcej, ale nie widziałem zbyt często takiego zjawiska. A z kolei w przypadku i3, no tutaj praktycznie, może nie cały czas, ale często obciążenie pod sam korek, nawet rzędu 90-93%, 5%, a średnio sumarycznie ogólnie na poziomie około 70-80%, więc ten powiedzmy limit tego zapasu, gdyby tam jeszcze coś w tle sobie komputer mielił, gdzieś tam były jakieś pootwierane przeglądarki, jakieś tam playery, o streamowaniu to nawet już nie wspomnę, no to w tej sytuacji widać ewidentnie, że jednak stary dziadek, ale ilość rdzeni wątków plus możliwość go podkręcenia do całkiem sensownego zegara około 4 GHz, 4.1, 4.2, 4.3, czasem można tam gdzieś jeszcze z niego wykręcić przy odpowiednio wysokim napięciu, to daje bardzo fajną perspektywę, że tej mocy prędko mu jeszcze braknąć nie powinno, przynajmniej mocy wielorodzeniowej. Ale w końcu, co mnie cieszy najbardziej w tym drugim zestawie, w zestawie z i3, przede wszystkim fakt, że ona i trójka w sensie, wystarcza, naprawdę wystarcza. Może jest już blisko bycia gdzieś tam zapchaną w dosyć dużym stopniu, ale wystarcza. No i przede wszystkim to, że można ją wymienić całkiem tanio, relatywnie tanio, na dużo mocniejszy procesor, przykładowo takiego Intel Core i5. No a co jeszcze w ogóle w tym wszystkim najważniejsze, to jest kultura pracy. Ta i3 to jest, można powiedzieć, przy tym Xeonie lodowata. W
tym sensie lodowata, że ona oczywiście pracuje pełną parą, a chłodzenie spokojnie ją ogarnia, plus ona w ogóle nie generuje dużej ilości ciepła i też nie pobiera dużych ilości energii z gniazdka, no czego o Zionie niestety, szczególnie pod dużym obciążeniem, powiedzieć nie można. Więc ogólnie, kultura pracy, jeżeli chodzi o ten zestaw, jest dużo, dużo lepsza. Jest cichutko, jest chłodniutko, więc też kiedy przy tym jakieś tam wyższe temperatury za oknem, to raczej nie będzie problemu z tym, że mamy mały piecyk pod biurkiem czy tam na biurku. No właśnie, skoro już o nim mowa, nie zapomnijcie o wpisaniu waszej propozycji nazwy tego komputera oczywiście w komentarzu pod tym materiałem. Jakie są zatem dalsze plany na to stanowisko? No, bardzo proste. Przede wszystkim ramię mikrofonowe, żeby mieć na czym zawiesić ten wspaniały mikrofon, żeby się móc komunikować z innymi podczas grania w ogóle w gierki. Druga sprawa, drugi monitor. Jeszcze nie wiem, czy zawieszony tak naprawdę obok, czy w ogóle gdzieś tam całkowicie po drugiej stronie, czy w ogóle nad monitorem, bo chyba ta właśnie trzecia opcja najbardziej mi pasuje, żeby to były dwa monitory nad sobą, ale technicznie jest najtrudniejsza do wykonania. No i co najważniejsze w sumie chyba dla mnie na sam koniec, oświetlenie ambientowe. Bardzo mi zależy, żeby to było w tym pokoju jeszcze więcej kolorków i żeby całe stanowisko też mieniło się w barwach. Niekoniecznie chodzi w ogóle o RGB, ale ogólnie chodzi o barwy, o kolory, bo jak widzicie, niebieski, fioletowy, magenta i to wszystko po prostu ma jakiś taki swój lepszy urok, klimat. Prościej jest się wyluzować, prościej jest się też, nie wiem, wkręcić w jakąś gierkę, kiedy macie konkretne kolory, konkretny klimat stworzony dookoła was w pomieszczeniu. Jeśli szukalibyście listy peryferiów czy podzespołów, których użyłem do budowy mojego stanowiska, do budowy moich komputerów, to wszystko macie w opisie tego materiału, spięte właśnie w albo koszyki zakupowe, albo w pojedyncze linki. To wszystko będzie ładnie ujęte, więc tam was serdecznie odsyłam. Niczego na pewno nie przegapicie, wchodząc właśnie w opis tego materiału. Tak samo jak nie przegapicie niczego, będąc na mojej grupie technologicznej PC by Techu, grupa technologiczna, ewentualnie na drugiej grupie, która jest w tym momencie zamknięta, ale będzie otwarta na live, który już niedługo się wydarzy na grupie Nocny Patrol OLX. Wszystkie promocje bieżące, ale też i niekoniecznie bieżące tam umieszczam, więc tam was też zachęcam do po prostu bycia na tych grupach, żeby fajne okazje was nie miały, jak na przykład promocje na laptopy, komputery, podzespoły i inne fajne rzeczy. Tymczasem dzięki wam serdeczne za uwagę. Nie zapomnijcie o daniu swojego głosu na komputer, który ma na moim stanowisku zostać. Głosu oczywiście w karcie społeczności, tam jest przypięta ankieta. No bo budujemy stanowisko w końcu razem, przynajmniej chciałbym, żebyśmy to budowali w miarę razem, więc za waszymi sugestiami będę starał się podążać. Oczywiście sugestiami logicznymi i sympatycznymi, a nie takimi w stylu porąb to wszystko siekierą i wal przez okno. Także tyle z mojej strony. Jeszcze raz dzięki, kłaniam się nisko, pozdrawiam was ciepło i odmeldowuję. Na razie.